Siemanko. Windy przy ulicy Kazimierza Wielkiego oraz windy w blokach przy ulicy Zakątek. Szukam jeszcze klasyki. Ciekawe, jakie dźwigi jeżdżą w tych blokach. Zapraszam Was już teraz do oglądania tego odcinka. Pierwszy blok przy ulicy Kazimierza Wielkiego 109. I proszę bardzo, jest hybryda. Zmodernizowana przez krak dźwiga. O, jaka zielona kabina. Proszę bardzo, jaka piękna hybryda. Ulica Kazimierza Wielkiego 109. Pierwszy blok, pierwsza klatka i od razu hybryda. Zmodernizowane przez krak dźwiga, ale to nic nie szkodzi. Ważne, że nie wymienił. Idziemy na 10 piętro i zobaczymy, co jeździ w klatce drugiej, bo jeszcze jest druga klatka do zobaczenia. Sprawdzimy drugą klatkę. Widok z pierwszego bloku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 109. W sumie mamy do sprawdzenia 6 bloków tutaj. Już zapowiada się bardzo ciekawy odcinek. Przejścia nie było, więc wracamy tym klasykiem na dół. W sumie to przejadę się nim jeszcze raz, bo takim klasykiem trzeba się przejechać jeszcze.
Mamy kolejną hybrydkę. Jaka gałeczka. Kazimierza Wielkiego 109, klatka numer 2. W czasie jazdy trzymać drzwi, to wiadomo. Jest hybryda. O, jakiej wibracji dostała. Piękny klasyk. Po modernizacji przez Kraćwiga. Ale nie wymieniona. Słychać pięknie ten silnik. Dzik serwis Łódź. Ciekawe. Jest hybryda. Ulica Zakątek 5, klatka numer 2. Jest taka hybryda, zmodernizowana przez dźwig serwis Łódź. Serwisowana przez Kraćwiga. Metalowa kabina. Ciekawa.
Zobaczymy, czy jest przejście. A jest. Jest kolejna hybryda, tym razem zmodernizowana przez Kradźwiga. Zakątek 5, klatka numer 1. Głośno słychać silnik. Również metalowa buda. Ale jest hybryda z manualnymi drzwiami. Już jest mówka. Tu już mamy nowego Schindlera z 2017 roku. Kraków, ulica Zakątek 7, klatka numer 2. Nowy Schindler 3300. Ale dobrze, że to jest przynajmniej taka winda markowa, zamiast jakiś Kradźwig na przykład nowy. Wcisło szóste. Zamknięte jest, nie ma jak przejść.
7. Piękna okolica. Bloki przy ulicy Wójtowskiej, Mazowieckiej w oddali, ale tam już wszystko powymieniali. Również nówka sztuka 2018. Tak więc wymieniają już te hybrydy, zmodernizowane lekko przez krak dźwiga, ale przynajmniej wymieniają na porządne windy, a nie na byle co. Siemanko. I mamy szybko parter, bezproblemowo. Jest osiedlóweczka, Kraków, ulica Zakątek 8. Pierwsza klatka i jest osiedlówka. Zmodernizowana przez Kradźwig, ale tak to wszystko w oryginale, poza tą kasetą. Ciemnobrązowe drzwi, jasna sklejka w oryginale. Thank you.
Piękna osiedlówka. No piękna osiedlówka. Przejdziemy do drugiej klatki. Niestety przejdziemy. Taki piękny widok z ulicy Zakątek 8, cała Krowodrza, dzielnica numer 5, widoczna jak na dłoni. Wracamy do osiedlówki. Spokojnie, nie ma falownika. Luzownik za późno odpuszcza, ale jest bez falownika. Ale słuchajcie, to jest piękny klasyk. Skąd tu się taka klasyka uchowała, skoro tu wszystko powymieniane jest na Krowodrze? Również jedzie bardzo gładko. Nie ma falownika. Spokojnie. Piękna kabina, to jest druga generacja z takim lustrem, ośmiokątna kabina, oryginalny klosz oświetleniowy, tylko kaseta jest wymieniona kosmetycznie. Jest 10. Piękna klasyka, jeszcze te rzymskie cyfry na drzwiach. Ciemnobrązowe drzwi. Jedzie bezproblemowo. Jest parter.
Zakątek 8, klatka 2. No nie. No nie. O nie. Dobra, to na 5. Prolift. A byłem pewien, że tu będzie klasyka, a nie prolift. A to jest prawdopodobnie rocznik po 2000 roku. Zielone po prostu badziewie. Szkoda czasu. Mamy kolejną hybrydkę, zmodernizowaną przez krak dźwiga. O dziwo. Wbiegowa. Jedzie bardzo dobrze. Drzwi już niestety nowe, od krak dźwiga.
mamy kolejną hybrydę zmodernizowaną przez Krawdźwiga. Ale tutaj już są oryginalne drzwi szybowe. Jedynie konsolę wymienili. Piękna kabina, oryginalna. Siemanko. Hybryda jedzie bardzo dobrze. No to jeszcze raz takim dźwigiem się przejedziemy na górę, bo jedzie naprawdę bardzo dobrze. Naprawdę jak na swoje lata dźwig jedzie bardzo dobrze. Że też się jeszcze tutaj takie klasyki uchowały, w życiu bym nie powiedział. Kazimierza Wielkiego 113. O, jest.
Kraków, ulica Kazimierza Wielkiego, 113, klatka numer 1. Jest piękna druga generacja, zmodernizowana przez Kradziwik. Pół metra na sekundę. Oryginalny klosz, oryginalna ciemna sklejka. Piękny dźwig. Gładko jedzie, bezszelestnie. Niestety konsole wymienili, ale reszta wszystko w oryginale. Widok z tego bloku, ulica Kazimierza Wielkiego 113, klatka numer 1. Pięknie, że tu jeszcze można spotkać klasykę. Przynajmniej krak dźwignął szpecił tego dźwigu, jedzie bardzo dobrze, jest w bardzo dobrej modernizacji. I ostatni dźwig na koniec, klasyk. Osiedlówka. Jaka żarówka, patrzcie na to. Ulica Kazimierza Wielkiego 113, klatka numer 2. Ostatni dźwig w tym odcinku. Licencja drugiej generacji. Takim oto oświetleniem. Modernizacja, Kradźwik. Ale sklejkę zostawili. Tak prezentuje się kabina.
tego bloku na koniec, ulica Kazimierza Wielkiego 113. Cieszy fakt, że jeszcze tutaj wiele klasyki zostało w tym miejscu. I również, że te dźwigi są bardzo zadbane, jak na tyle lat, co mają. Ale już pora kończyć odcinek. Jest ostatnia klasyka na koniec. Osiedlówka po lekkiej modernizacji. Bardzo klimatyczna. I mamy parter. Także to była ulica Kazimierza Wielkiego oraz ulica Zakątek. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie z windami. Trzymajcie się.